Trwa głosowanie w czerwonackim budżecie obywatelskim. W przypadku osób niepełnoletnich głos jest uznany za ważny po akceptacji oświadczenia przez rodzica lub opiekuna prawnego. Głos oddany na mniejszą lub większą liczbę projektów niż 3 jest nieważny. Mieszkaniec, który nie posiada meldunku na terenie naszej gminy, może wziąć udział w głosowaniu po złożeniu specjalnego oświadczenia o zamieszkiwaniu na terenie naszej gminy. Każdy mieszkaniec gminy Czerwonak może wziąć udział w głosowaniu tylko jeden raz.